Czy Tusk nazwał niemiecką okupację i zabory byciem pod wpływem kultury Zachodu? Nie pierwszy raz Tusk obraża i dzieli Polaków na tych z Polski A i Polski B, na tych lepszych i tych gorszych. To odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na to wystąpienie. Pewne cechy, które są tak cenione na Pomorzu, Wielkopolsce, przez to, że byliśmy bardziej pod wpływem kultury Zachodu. Wiecie, tak naprawdę być może w polityce dzisiaj polskiej potrzebny jest elementarny porządek. Tego, kiedy Pomorze i Wielkopolska były bardziej pod wpływem kultury Zachodu, szef PO nie sprecyzował. Szef Prawa i Sprawiedliwości na wpływy Zachodu odpowiada krótko. Jeżeli ktoś w Polsce dobrze życzy, to jednego to na pewno nie powinien życzyć. Niemieckich porządków. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że pod ich rządami każdy korzysta z tych samych rozwiązań. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie pyta milionów Polaków korzystających z 500+, na kogo głosują. Nie uzależnia 13 i 14 emerytury od poglądów politycznych. Wypłaty 14 emerytury właśnie się kończą. Ostatnie 8 lat to jest takie tworzenie dobrego czasu w polityce senioralnej. W polityce senioralnej opartej na takim silnym wsparciu. To wsparcie to według danych rządu w ciągu ostatnich 4 lat prawie 200 miliardów złotych, które trafiły zarówno na Pomorze do Wielkopolski, jak i na Podkarpacie, Śląsk czy Mazowsze. Rząd Tuska bez skrupułów ustawił linię obrony Polski na Wiśle. Nowy spod rządzącej partii uderza też w doktrynę obronną w czasach rządów koalicji PO-PSL. Ta linia zdrady Tuska, linia Wisły, gdzie pozostawiona została cała wschodnia Polska, pozostawione zostało bez samym sobie kilkanaście milionów Polaków. Ta część Polski byłaby okupowana, a druga część Polski z tej części okupowanej byłaby ostrzeliwana. Z kolei Koalicja Obywatelska stara się przekonać Polaków, że Prawo i Sprawiedliwość wyprowadza Polskę z Unii, a dowodem mają być tymczasowe kontrole na granicy wprowadzane przez Niemców w związku z rosnącą presją migracyjną. Nikt jednak nie mówi o tym, że podobne wprowadzają na granicy z Czechami i Szwajcarią, a na przejściach z Austrią są one od 2015 roku. Dla TVP3 Kamil Trzaska, TVP Info.